Siemaneczko, witajcie. Kolejny odcinek z This War of Mine. Jak widzicie, mamy zimę. Zebraliśmy trochę rzeczy. Mamy dziś dzień parzysty, więc dzisiaj jest dzień żarcia. Jest głodna, lekko chora, trzeba podgrzać do pieca. Od razu. Tak myślę, żeby drugi piec postawić. Bo tutaj tak naprawdę, jak jest początek dnia, nie mam części. Niedobrze. Ale dobra, weź leki. Ty jesteś głodny, smutny, zmęczony. Idź spać. Ty jesteś tylko głodna. Idź się pobaw. Temperatura co prawda skoczyła, ale mamy lekko chorujących ludzi, co nie jest fajne. Dobra, zróbmy. Potrzebujemy części. I to nawet bardzo. Ale pomijając to, co tutaj się dzieje, co tam u was? Jak tam mija wam piękny marcowy dzień? Mam nadzieję, że temperatura dopisuje, humory również, że spędzacie bardzo miło popołudnie. I oczywiście mam nadzieję, że razem z materiałem, jaki tutaj dla was stworzyłem. Brak wody. Temperatury dalej bardzo niskie. No to żeś nas pocieszył. Znowu mam temperaturę niską. Jesteś w stanie dosypać do pieca? Wątpię, jest. Jest full chyba, co? O, pału jest dość. A temperatura nam spada. Dobra, tu usiądź. Jesteś głodny, smutny, zmęczony, więc idź jeść. Ty jesteś chora, to weź sobie leki. Ty warzywka masz do zjedzenia. Dobra, pogadaj z Pawle. Ty się kładź. Dobra, dorzuć. No jest zimno, ale no nic na ten temat teraz nie zrobię. Musimy pomyśleć o dodatkowym. O dodatkowym piecu, bo to inaczej się nie da. Brakuje nam drobiazgów i to tak dużo drobiazgów. Więc idąc tak naprawdę jutro, trzeba będzie drobiazgi. Dużo drobiazgów szukać. Dużo broni. Z nim bezpieczeństwo. Tak, wszyscy śpią. Trzeba bardzo dużo, tylko to jest niebezpieczeństwo.
Tak, na pewno siekiera. Możesz wziąć hełm. Zawsze to jakaś ochrona. I potrzebujemy tego. Drobiazgów. Przede wszystkim drobiazgów. Wytrychów żadnych widzę nie ma, więc szukamy zapasów. Spróbujmy jakoś się tutaj poprzekradać. Tu mamy rozwalone, więc... No, już pierwszy dobry strzał. Aha, mam dość krycia się do zobaczenia w niebie. Czyli ktoś mógł wyłapać. Albo się powiesić. Weźmy deski. Deski się też nam przydadzą, bo nie pamiętam jak z opałem stoimy. Nawóz też się może nam przydać. Nie mam leków, mordo. Nie zabrałem żadnych leków. O, tu bardzo ładnie. Chyba już jesteśmy ustawieni, jeżeli chodzi o stworzenie piecyka. Takim się przynajmniej wydaje. Przyjrzyjmy, może gdzieś tutaj są jakieś leki, to byśmy coś dali. Chociaż to by było dziwne. Dobra, trzeba będzie następnym razem tutaj przyjść z lekami. Zwłaszcza, że jest zima. Więc można by było coś im tutaj podrzucić. No, wczytywanie. Dzień 27. Miejmy cichą nadzieję, że... Ile jest? 8 stopni. Pieca raz. Chyba 6 sztuk można, tak? Jest piec do zrobienia. Nie wiem, nawet tu. Czy tu drugi. Nie wiem jak to działa. Tu bym postawił. Się bawisz. Zobaczmy, co słychać w lokalnych mediach. Połóż się. Kawy? Od kiedy ty kawę pijesz? O, muszę odebrać żarcie. Podbije to temperaturę? Mam cichą nadzieję, że tak. Zróbmy trochę opału. No teraz... Aha, dobra, idzie. Idzie temperatura i to całkiem ładnie. To idź spać, co ty? Kto ci kazał spać na podłodze? Dobra, ty pobaw się z nią. Nawóz. Oczywiście, że nawóz. Handlarz? A nie, jakaś propozycja jest. Dobra, Pawle. No to otwórz. Czy tacy nowi, to ja nie wiem.
po to, żeby powiedzieć, że w pobliżu opuszczony dom. Właściciele uciekli dawno temu. Niech idzie. Czemu nie? Drugi piec chyba działa. Zobaczmy, czy mogę go w ogóle ulepszyć, bo jeżeli będę miał dwa ulepszone piece, to już w ogóle będzie bajka. Czego mi brakuje? Drobiazgów mi brakuje, o dziwo. I tego termometra. Czy termometr mogę zrobić, więc go zrobię. I tam, jak widzieliście, w tym miejscu, tam właśnie, piłkę można by było zrobić. Dobra, weź tam dowal trochę do pieca. Tu będziemy potrzebować drobnicy, znowu. I tutaj dorzućmy. No, powinno dać nam to jakiś boost do ciepła. No, z 23 stopnie, god damn it. Daddy! Dad! No, dobra, oni się bawią. Wygląda to całkiem dobrze. Zabierzemy leki, bo tam, jak pamiętacie, w tym garażu, tak? Ty szukasz zapasów. Śpicie razem w łóżku. Znaczy razem, oddzielnie w łóżkach, no. Weźmy leki, to im pomożemy. Ale weźmy też piłę i siekierę. Dobra, szukamy zapasów. Jest gość? Jest. Co ja bym jeszcze chciał od ciebie? Kawę? Konserwy mi nie dasz. Tego też mi nie dasz. Łom. Nie dasz mi łomu. Cukru nie chcę od ciebie. W sumie filterek można wziąć. Zgoda. Idziemy na górę. Pytanie, czy pomogliśmy w jakikolwiek sposób. Czy tu ktoś jest? Bo wygląda, jakby ktoś tu był. Dobra, to tylko okno. I tu też w tym garażu są dwa scenariusze. Ten, który mamy teraz, jest dużo lżejszy, bo mogliby tutaj też być bandyci. Na szczęście tu, jak gramy, ich nie ma. A ty zniknij. Nawozy się chyba stakują. Zejdźmy na dół jeszcze. To jest dużo złomu. Przejrzeć ogólnie rzeczy, bo tak na dobrą sprawę to, co mamy, to powinno nam już chyba wystarczyć do końca gry. Aha, te drzwi są zamknięte. A idąc na górę, te też? Te nie.
Te też są zamknięte. Chciał zapytać po prostu, czy te leki pomogą mu. Jakieś podziękowanie, cokolwiek. Nie chcę nic robić. Aha, nie dowiemy się, a jak pewnie pójdę za daleko, to mi powie gościu, co ty robisz. Dobra, pozbierajmy drewno w sumie, może jakiś opał. Świetnie, i wypad. Nie wygląda to źle. I nasza sytuacja, jeżeli chodzi o domek, też jest dosyć dobra. Nie ma jakiejś tragedii. I to jest chyba wada tej gry, bo pierwszy raz jak przechodziłem, to dosyć bardziej się spinałem. Oho, ktoś wlazł. Ale to odpędzili ich, dobra. Pewnego dnia przyszli żołnierze i kazali nam się wynosić. Dali wszystkim 2 minuty na ewakuację, po czym wrzucili do środka granaty. Podejrzanych o pomoc rebeliantów rozstrzelano na miejscu. Pozwolili nam odejść, bo iskra miała tylko mnie. Ty jesteś bardzo zmęczony, więc ty... Nie, zjesz konserwę najpierw. A potem pójdziesz spać. Ty jesteś tylko głodna. To dobrze. Zrobisz danie dla dwóch. Nie zrobisz dania dla dwóch, bo nie masz opału. Nie, nieszczęści, z drewna. Idź ulepsz piec. Kristo. Aha, brakuje części. No to świetnie. Dobra. Tu jeszcze dorzucimy. Jeśli mamy tu zostać, w sensie nie wyłazić, to potrzebujemy trzeciego łóżka. Nie ma innej opcji. Dobra, może z nią pogadasz, co? Handlarz? Mamy co handlować? Zobaczymy, co masz. No to ty walisz w otwarte drzwi? Czy my coś od ciebie potrzebujemy? Cztery opały? Co ty? O, bardzo hojnie z mojej strony. Dobra. Broń nam będzie potrzebna, części broni też. Cholera imponująca. Dobra.
Zróbmy ten deal. Co jeszcze? Dobra. Starczy. Radio. Jakieś chyba newsy są. Oho, czyli jakiś reporter wojenny dostał. Dobra, zostawmy na muzykę klasyczną. Jeść. Teraz spróbuję ulepszyć. Na ty jakiś opał przygotuj, bo nie wiem, czy będziemy się przemieszczać. Możesz w sumie to zrobić, więc zrób. 10 desek. Zrób ten opał. Raczej deski nam nie będą do niczego potrzebne. A jeżeli chodzi o żarcie, jesteśmy samowystarczalni, tak? No bo produkujemy i warzywa, i mięso. Co też jest sztosem. Dobra, Krysto, dorzuć do pieca. Teraz jak tu powinno hulać, to jak złoto. Jak się rozkręcą te dwie maszyny. Już to powinno, no już, proszę bardzo, 15, 16, 17, 18, do 21, no i dobrze. Drewno mamy rozwalone, jeżeli byśmy potrzebowali, to gdzieś możemy się zawsze przejść siekierą, porozwalać parę rzeczy, zawsze to coś będzie z tego. No i dobra, koniec dnia. Nie ma co. Wbijmy się w garaż. W sumie jeszcze się przyjdzie, weźmiemy siekierę. To w sumie tyle. Weźmiemy jakieś deski, tego typu rzeczy, żeby mieć po prostu opał. No bo no niestety, no drewna nie produkujemy. Nie chciałbym też nikogo zabijać, to są części, części mnie nie interesują, bo nie będziemy już nic dobudowywać w naszej rezydencji. Hop, bardzo ładnie, Pawle. Dobra, tu nic ciekawego. Mam coś na górze. Aha, ciągle będziesz leki dla ojca potrzebował. To nie, to my nie stać na taki ten. Na takie szaleństwo. O. No i dobra, i wypadł. Zrobimy jeszcze jeden dzień. Tak jak wiecie, już zbliżamy się powoli. Poprzednia rozgrywka zakończyła się na 40 tam którymś dniu, nie pamiętam dokładnie. Mamy zimę dłuższą, z tego co kojarzę, niż była wtedy. Aha, dobra, skończyła się zima. To mi teraz te deski potrzebne jak... I po co ja ten piec drugi robiłem? Jest mi ktoś w stanie to teraz wytłumaczyć sensownie?
Tak, już na pewno. Zbierzmy. Nie mamy wody. O! To jest ciekawostka. Aha, dobra, czyli śnieg trzeba. Mamy jakiś śnieg? Zaraz nie było, że mamy. Nie, nie mamy. Dobra, nakop śniegu. Tak w sumie o. Tyle, żeby to trwało z godzinę. W sumie, czemu to robi Pawle, skoro mógłby to robić Christo na przykład? Dobra, 14 stopni. Trzeba wrzucić do pieca. W sumie jedną sztukę wrzucę tu, jedną tu. Dobra, pokaż mi, czy temperatura idzie. Dobra, ty zrobiłeś śnieg. Z wypad. Ty ten śnieg roztopisz. Mieli dużo wody. Ok, temperatura poszła. Christo. Rób. A ty gdzie? Do łóżka? Mam nadzieję, że do łóżka. Dobra, jeszcze możesz? Nie możesz, bo jeszcze... Aha, filtrów nie mam. To Christo jeszcze filterki zrobi. Jak zrobi te filterki, to będzie bardzo sympatycznie. No, zrób 4. W sumie możesz wstawić, bo już mamy wystarczającą ilość. Idzie całkiem sprawnie. No mówię, ogród botaniczny i ta pułapka na szczury to jest... zwycięstwo, tak? No nic więcej nam nie będzie potrzeba. Na dobrą sprawę. No, dajesz, dajesz do końca. Christo. Dobra. Posłuchajmy radia w takim razie. Skoro kończy się zima, to powinno być coś... Robi się cieplej. Będzie rosnąć w nadchodzących dniach. Bardzo dobrze. Tu nic ciekawego. To jest jedno radio, a tu gdzieś drugie było przecież. Chyba coś wolnęło w nim. Jeszcze raz jedziemy. To jest pogoda. To jest muzyka klasyczna. To jest City Radio, jeszcze jest Radio 1. No, coś z nich chupnęło. No, to jest muzyka. Trzeba w coś z nich walnąć. Bo inaczej tego nie widzę. No i dobra, i wody mamy w opór, wszystkiego mamy w opór. Daddy! Chcę zostać snajperem? Odemyt.
Koniec dyskusji. Króciutko. Dobra, kończymy dzień, bo chyba nikt tutaj nie jest jakoś zmęczony. Czy ja coś potrzebuję? Nie. Więc ty śpisz z dzieckiem, ty śpisz w łóżku, ty czuwasz. I w tym momencie kończymy ten odcinek, także ja się z wami bardzo dziękuję, bardzo... Jezu, ja się z wami żegnam i bardzo dziękuję za spędzone pół godziny razem ze mną. Trzymajcie się i do następnego. Hej.